Witam panią burmistrz, witam zastępcę pani burmistrz, witam panią mecenas, witam pana sekretarza, witam panie i panów radnych, witam zaproszone media i lokalny gość. Dziękuję. Na podstawie listy obecności oraz stanu faktycznego stwierdzam, iż na sali obrady znajduje się 19 radnych. W związku z tym dzisiejsze obrady będą prawomocne. Przejdźmy do drugiego punktu porządku obrad, mianowicie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kruszywa Naturalnego Dragle 8 gmina Sokółka. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Infrastruktury. Proszę Przewodniczącą o wyrażenie opinii. W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury podjęła wniosek radnego Antoniego Cydzika, aby przed rozpatrywaniem tych uchwał zorganizować obejrzenie, wyjazd na miejsca wydobywania kruszywa. Jest to, uważam, wniosek daleko idący do porządku obrad dalszych. I uważam, że wymaga głosowania przez Radę. Komisja również stwierdziła, gdyby nie został wniosek przegłosowany, będą poszczególne punkty rozpatrywane bez opinii Komisji Infrastruktury. W sprawie formalnej. Pani Przewodnicząca, to nie był mój wniosek, to był wniosek radnego pana Andzienia. Dziękuję. Dziękujemy. Również Komisja Rolnictwa zajmowała się tym projektem. Proszę Przewodniczącego o wyrażenie opinii. Komisja Rolnictwa nie zaopiniowała tego projektu, gdyż wszyscy trzymali się od głosu. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę Radę Rozmysłowicz. Proszę Państwa, żwirownie dewastują nasz teren. Teraz tak, jeśli za tą dewastację idzie jakaś korzyść dla gminy, czyli jeżeli firma zarejestrowana jest na tym terenie i odprowadza podatki do naszego urzędu skarbowego, uważam, że to jest mniejsze zło, z tym można byłoby się pogodzić. Jeżeli firma zarejestrowana jest gdzieś w Warszawie i odprowadza podatki do innego urzędu skarbowego, gmina nasza nie ma z tego żadnych korzyści, tylko pozostawia firma za sobą zdewastowany teren. Uważam, że nie powinno to znaleźć poparcia wśród naszych radnych. Także prosiłbym panią burmistrz lub kogoś z pracowników, żeby poinformowała nas, która firma jest zarejestrowana na tym terenie i odprowadza do naszego urzędu skarbowego podatki, a która nie odprowadza do naszego urzędu skarbowego. I proponowałbym, żeby przed każdym głosowaniem taka informacja została radnym udzielona. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę, radny Andrzej. Witam Państwa. Ja ciągle będę przywoływał pismo z dnia 30 lipca dotyczące pytań, które pani burmistrz miała w ramach konsultacji i działalności swojej wysetować celem przejrzystości informacji na temat zwiększonego ruchu. Ja pozwolę sobie doczytać po raz kolejny.
Pragnę podkreślić, że mija prawie 3 miesiące. Pani burmistrz nie udzieliła odpowiedzi na to pismo, które złożyłem. Dotyczy ono żwirowni, dotyczy ono ruchu, czy będzie zwiększony, czy nie będzie zwiększony, jaki będzie wpływ na środowisko, na poziom hałasu dla miejscowości Sokółka oraz innych miejscowości, przez które ewentualnie pojazdy będą przyjeżdżać. Jest to lekceważenie całej Rady oraz mieszkańców. Pozwolę sobie odczytać pytania. O ile zwiększą wydobycie koszywa firmy w związku z wnoszonymi zmianami? Jaka jest, będzie średnia dobowa ilość pojazdów przewożąca koszywo oraz o ile się zwiększy? Czy firmy mają inne tereny, które w przyszłości mają zamiar przekształcić lub przeznaczyć pod wydobycie koszywa? Proszę przedstawić, jaki obszar został zrekultywowany lub ewentualnie przewidywany teren rekultywacji. Czy mieszkańcy wnosili uwagi i skargi na działalność firmy przewożących koszywa? Na jakim terenie prowadzone są prace wydobywcze? To było pytanie do firm. Było pytania skierowane do Urzędu Miejskiego w Sokółce. Czy powyższe działania w proponowanym zestawieniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie umożliwią pozostałym osobom i firmom ubieganie się o kolejne zmiany terenów pod wydobycie kruszywa? Kolejne pytanie. Jakie będzie natężenie ruchu w miejscowościach, w tym również w miejscowości Sokółka? Jakie będzie oddziaływanie hałasu komunikacyjnego według norm zawartych w aktach prawnych dotyczących ochrony środowiska? Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku oraz wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, posiadając informację, że w roku 2011 przekroczono dopuszczalną normę hałasu dla miejscowości Sokółka, ulica Białostocka, Grodzieńska. Jakie będą negatywne skutki dla infrastruktury drogowej i budowlanej w gminie, uszkodzone na wierzchni dróg, spękane budynki, w szczególności przy ulicy Białostockiej i Grodzieńskiej? Jakie będzie oddziaływanie na środowisko naturalne związane z eksploatacją instalacji? Działania organów i samorządów. W kwestii pana starosty. Starosta jako organ ochrony środowiska, którego kompetencje dotyczą bardzo szerokiego zakresu praw środowiskowych, powinien nałożyć obowiązek przeprowadzenia pomiarów emisyjnych na zarządzających drogami, przez które planowany jest przejazd. Wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. W ramach perspektyw planów wydobycia koszywa na terenie gminy Sokółka nałożyć obowiązek przeglądu ekologicznego działających instalacji. Pani burmistrz natomiast w ramach swoich obowiązków kompetencji powinna w ramach planowania przestrzennego kierować się ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. Ponadto ma prawo wydawać decyzje i postanowienia w sprawach ocen oddziaływania na środowisko w ramach planowanych przedsięwzięć i uwarunkowań. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Informacji nie otrzymałem, więc mogę powiedzieć jasno. Mija prawie 3 miesiące. Bardzo ważne sprawy dla mieszkańców Sokółki i nadal brak odpowiedzi. Jest to celowe w moim działaniu. Moim zdaniem działanie. Podnosiłem kwestię tych pytań wielokrotnie. Nadal nie otrzymałem odpowiedzi. Dziękuję. Proszę radny Sokółki. Dobrze, proszę pani burmistrz. Proszę pana, odpowiadając na pana zapytanie w sprawie tych konsultacji społecznych, uprzejmie informuję, że w trakcie przeprowadzonych To pani burmistrz w dniu 3 lipca 2015 roku wydała zarządzenie i zaprosiła firmy i mieszkańców do konsultacji. Było to ukazane na Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie firmy takiej informacji również nie posiadały i mieszkańcy również byli zaskoczeni tymi działaniami. Proszę pana, informacja o konsultacjach społecznych była umieszczona w BIP-ie. W trakcie tego terminu, czyli od bodajże od 3 lipca do 31 lipca, nikt, podkreślam, nikt zainteresowany nie był, nie złożył żadnych. Takie pismo wpłynęło w dniu 30 lipca. Proszę nie przeszkadzać, proszę kontynuować. Poza tym tak, chciałabym powiedzieć, że w odniesieniu do poszczególnych kwestii poruszanych w tym piśmie uprzejmie wyjaśniam, iż projekty
uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod terenu udokumentowanym wzdłuż Kuruszynowa inicjują procedurę sporządzenia planu. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie dają podstaw do określenia w uchwale, na przykład jaka ilość kruszywa będzie wydobywana lub o jaką, bo to są uchwały, cały czas podkreślam, to są uchwały intencyjne, uchwały inicjujące procedurę przystąpienia do miejscowych planów zagospodarowania. I te i przepisy ustawy nie dają podstaw do określenia w uchwale ilości kruszywa, jaka będzie wydobywana lub o jaką zwiększą jakie zwiększy się wydobycie na terenach, o które wystąpili przedsiębiorcy, gdyż jest to przedmiotem przede wszystkim ustaleń koncesji górniczej. Przedmiotem ustaleń uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenów pod wydobycie kruszywa jest określenie przeznaczenia terenu w odniesieniu do ustaleń koncesji. Przedstawione projekty uchwał dotyczą terenów, na które marszałek województwa podlaskiego wydał koncesję na wydobycie kruszywa. Uchwały te umożliwiają realizację postanowień koncesji, gdyż zgodnie z ewidencją gruntów na części terenu znajdują się grunty leśne. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uzgodnić uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na terenie na nieleśne. Obszary, na jakie są przygotowane uchwały intencyjne, to jest obszar łącznie około 60 hektarów, z czego około 6, to troszeczkę więcej, prawie 7 hektarów to jest tereny leśne. I tylko na te 7 hektarów należy uzyskać zgodę. Pozostałe tereny nie wymagają zgody i na pozostałych terenach firmy mogą wydobywać. Żeby mogły wydobywać na całym terenie, na którą uzyskały koncesję, muszą wystąpić o taką zgodę. Taka zgoda dokonuje się w procedurze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest teraz tak, burmistrz nie posiada danych, burmistrz nie posiada danych dotyczących ilości pojazdów przewożących kruszywa oraz danych o ile zwiększy się ilość tych pojazdów w odniesieniu do zmian poszczególnych terenów w wyniku przystąpienia do procedury opracowania planów na te tereny. Nie były też prowadzone badania dotyczące natężenia ruchu na drogach gminnych przyległych do terenów objętych projektami uchwał. Tereny te znajdują się poza granicami miasta na terenach rolnych i leśnych i prowadzą do nich przeważnie gruntowe drogi gminne. Burmistrz także nie jest organem odpowiedzialnym za rekultywację terenów pokopalnionych. Organem jest właściwym jest starosta. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzenia rekultywacji zgodnie z kierunkami wynikającymi z miejscowego planu lub w przypadku braku planu ze studium. Tak samo burmistrz nie jest organem, który rozpatruje skargi na działalność firm wydobywczych w odniesieniu do... Momencik. W odniesieniu do terenu gminy Sokółka organem właściwym jest Okręgowy Instytut Górniczy w Lublinie. Wielu mieszkańców gminy Sokółka zgłaszało zastrzeżenia w zakresie wielkości terenów przeznaczonych do wydobycia kruszywa, gdyż na terenie gminy Sokółka mamy 3180 hektarów terenów, gdzie są udokumentowane złoża kruszywa i które w przyszłości, w niedalekiej przyszłości będą przeznaczone. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą, czy każdy będzie mógł złożyć wniosek, oczywiście, że każdy może złożyć wniosek o zwiększenie terenów, bo ustawa tego nie zabrania. Wręcz nowa ustawa Prawo Górnicze i Geologiczne regulują tą kwestię, ponieważ w sytuacji udokumentowania złóż kruszywa Rada Gminy ma obowiązek w ciągu 2 lat wprowadzić do studium tereny udokumentowanych złóż kruszywa. Jeżeli tego nie zrobi,
udokumentowane złoża kruszywa na nasz koszt prowadzi wojewoda. Jeżeli chodzi o kwestie ruchu samochodowego w gminie Sukółka w odniesieniu do poszczególnych uchwał, o jakie wystąpili przedsiębiorcy, zmiana terenów dotyczy niewielkich obszarów. To dotyczy tych 6, prawie 7 hektarów terenów leśnych. Ponieważ jest więcej zawartych w uchwałach intencyjnych z uwagi na to, iż to są tereny górnicze. Prawo górnicze i geologiczne mówi, iż sporządzamy plan zagospodarowania dla terenu górniczego. I dlatego jest wzięty cały obszar ujęty z koncesji. Jeszcze raz, uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów inicjuje procedurę zmiany przeznaczenia. W trakcie procedury sporządza się ocenę oddziaływania planu na środowisko, którą następnie uzgadnia się z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz inspektorem sanitarnym. Ocena ta podlega również kontroli społecznej i jest wykładana do publicznego oglądu wraz z projektem planu. Ocena ta bada oddziaływanie planu pod wydobycie na środowisko, w tym m.in. hałas, zapylenie oraz inne oddziaływania zmiany przeznaczenia terenu. Bez ustaleń planu, a podkreślam, w uchwale intencyjnej nie ma ustaleń planu, to jest dopiero uchwała intencyjna, dopiero uchwała, która przeznacza dane tereny, projekt uchwały pozwala nam określić, jakie będzie faktyczne oddziaływania tego planu na środowisko. Teraz tak, burmistrz wydaje postanowienie i decyzję w sprawie oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonych postępowań w odniesieniu do konkretnych inwestycji, do konkretnych przedsięwzięć na wniosek zainteresowanych stron, a nie z urzędu. Badanie oddziaływania kopalni kruszywa na terenie sąsiedniej dokonuje się w sytuacji, kiedy przepisy zezwalają na takiego rodzaju postępowanie. Nie każda zmiana polegająca na wydobyciu kruszywa wymaga przeprowadzenia postępowania oddziaływania na środowisko. Burmistrz może przeprowadzić postępowanie, jeżeli przepisy nakładają na niego taki obowiązek. Ja chciałam podkreślić, że te uchwały, które tutaj zostały Państwu przekazane, dotyczą terenów, na których znajdują się grunty leśne. Może być takiego rodzaju sytuacja, że przedsiębiorca ma koncesję na gruntach, które nie wymagają zgody. Zobaczcie Państwo, niektóre z tych uchwał intencyjnych dotyczą niewielkich terenów. Na przykład dotyczy terenów niecałych 3 hektarów i jest wymagana zgoda na grunt leśny, a przedsiębiorca, który ma 100 hektarów, na którym nie ma gruntów leśnych, już takiej zgody procedura nie wymaga, więc on nie potrzebuje planu zagospodarowania i może kopać na tych 100 hektarach. A ten, który ma niecałe 3 hektary, potrzebuje taką zgodę, potrzebuje, żeby przejść procedurę. I to też nie jest do końca pewne, czy taką zgodę uzyska. Żeby wiedzieć, czy uzyska się taką zgodę, trzeba przeprowadzić tą procedurę. Tą zgodę otrzymuje się w procedurze. Burmistrz po wszczęciu procedury, po zebraniu wniosku, po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, występuje do marszałka w przypadku gruntów leśnych prywatnych, a do ministra w przypadku gruntów Skarbu Państwa występuje o wyrażenie takiej zgody. Jeżeli minister bądź marszałek w swojej procedurze stwierdzi, iż grunt leśny się nie nadaje do wykorzystania leśnego, to on taką zgodę wyda, ale może równie dobrze stwierdzić, że to jest grunt leśny cenny i takiej zgody nie wyda. Procedura zostanie przeprowadzona, ale nie zostanie, nie będzie uzyskany efekt. Niemniej przepisy nakazują sporządzenie, przeprowadzanie takiego rodzaju procedury. I
to nie my decydujemy, jakby nie Rada decyduje o tym, czy jest zmiana przeznaczenia tych gruntów, tylko minister bądź marszałek wyraża zgodę. To on sprawdza w ramach swoich kompetencji wartość tych gruntów, które są gruntami leśnymi. Dobrze, dziękujemy. Proszę o przekazanie mikrofonu koleżance z boku. Proszę Państwa, ja rozumiem Państwa dotyczące kopalni, ale chciałabym powiedzieć, że na terenie gminy w tej chwili kopiecie Państwo około 600 hektarów. Natomiast w tej chwili chodzi o lasy i to jest rzędu 6-7 hektarów, które niedokładnie tam żeśmy policzyli, ja jeszcze tam nie sprawdziłam. I proszę Państwa, chcieliście Państwo jechać na wizję lokalną, ja mam zdjęcia satelitarne tych obszarów, żeby Państwu pokazać, o co chodzi. I jeżeli Państwo chcecie, to po kolei, no bo zdjęcia przedstawiają... Ja... Przepraszam, proszę, odłożę i będę się starała mówić głośno, żebyśmy wszyscy słyszeli. Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja. Jest to jeden, jedyny na przykład lasek. Tutaj nie wiem, czy Państwo wszyscy widzicie, w środku terenu, gdzie jest, proszę zobaczyć, on jest bardzo przerzedzony i w momencie, kiedy widzicie Państwo... Proszę Państwa, nie wiem, pan taka nie jest przedstawiona tutaj. Proszę. Ale chyba nie. A więc przedstawiłam się, ja jestem projektantem, jakby przyszłym projektantem tego planu i prowadzenia procedury. Na razie przygotowałam, jak to się mówi, uchwały intencyjne i analizy. Dlatego jakby przeanalizowałam ten teren w całości. Dlatego może jakby się tym tematem zajmuję, jestem uprawnionym urbanistą i od lat opracowania podobne. Natomiast proszę Państwa, w stosunku do 600 hektarów rozkopanych, akurat w tym wypadku tego lasu jest jedna działka jest 1,12, a druga działka jest 1,28. To są dwa takie kawałeczki, tu i tutaj. Proszę zobaczyć. Po kolei, proszę Państwa, inne przykłady, bo tutaj mam, jak to się mówi, no, jeżeli Państwo byście chcieli, proszę zobaczyć, wszędzie tutaj jest wielki wydobycie. Chodzi o fragmenty lasy w środku. Oczywiście obszary opracowania obejmujemy już jak całe udokumentowane zboże. Mimo że jakby tych odpadów żwirowych jest dużo więcej, natomiast zboże jest udokumentowane w ramach jednego obszaru. I opracowaniem planu obejmujemy już poszczególne obszary. Moglibyśmy robić na same laski, ale ja uważam, że to by było jakby no bardzo nieetyczne, bo na pewno jakby było tam czy jakieś pasy ochronne, czy cokolwiek zrobić. Nie można by było, dlatego należy całe złoże objąć tak, jak ono jest udokumentowane, uchwałą intencyjną. Natomiast cała procedura będzie dalej prowadzona. Nie jest powiedziane, tak, zwłaszcza tam jest jedna z tych wszystkich kopalni, jedna sprawa, która będzie wymagała zgody ministra. Zgody ministra można uzyskać tylko w procedurze planu, dlatego trzeba najpierw podjąć uchwałę intencyjną, żeby móc wystąpić do marszałka czy do ministra. Bo do wystąpienia tego trzeba będzie dołączyć właśnie Państwa uchwałę intencyjną, analizę inne opracowane lub nawet projekt planu i być może minister takiej zgody nie wyda, dlatego że no, tutaj sytuacja może wyglądać. Proszę radnać. Drodzy Państwo, no i pytanie, drodzy Państwo, do kogo Pani Burmistrz kieruje? Takie pytania do firm Pani skierowała, czy nie? Oraz jeżeli firmy, które mają wydobyć pluszywa, nie mówię akurat może o tych, które przeznaczamy, mogę w części tylko, jeżeli firmy zbankrutują albo się rozwiążą, na kogo spadnie obowiązek rekultywacji terenu? Jeżeli firmy nie ma, proszę powiedzieć, jak stoi zapis ustawy? Pani Urszula Podlaska, proszę powiedzieć. Obowiązek spoczywa... Proszę Pana, ja nie zajmuję się ustawą prawo górnicze i geologiczne. Co Panu zależy, kto odpowie? No, mogę Panu to odpowiedzieć, jak Pan chce wiedzieć. Proszę o zabranie głosu. Proszę. To wynika z ustawy prawo geologiczne i górnicze i z koncesji, jak otrzymuje przedsiębiorca.
przedsiębiorca tworzy fundusz likwidacji zakładu górniczego i odprowadza na konto 10% opłaty eksploatacyjnej. 10% opłaty eksploatacyjnej. Opłata eksploatacyjna jest 57 groszy za tonę. Mówię panu, że 10% od opłaty eksploatacyjnej, czyli jak opłata eksploatacyjna jest 57 groszy za tonę, to 10 groszy to chyba normalne ile, nie? Około 6 groszy, około 6 groszy. Ja zapytałem tylko. Ale od powiedzmy od miliona czy od 3 milionów ton, to niech pan policzy, ile tej opłaty będzie. Więc pan mi odpowie, jeżeli firma. To odpowiadam, jest zabezpieczenie tej rekultywacji, jest fundusz likwidacji zakładu górniczego. To jest zabezpieczenie warunków rekultywacji tego terenu. Ja wiem, pan, że jest ten fundusz, tylko on nie wystarczy. Jest to 1/10, tak pan powiedział, 1/10 tego funduszu, który zabezpieczy zasypanie czy ewentualne zrekultywowanie. Pan dobrze o tym wie, więc na chwilę obecną taki obowiązek według ustawy spoczywa na gminie. Dziękuję. Jaki obowiązek na gminie? Nie rozumiem tego. Proszę raz rozesłowić. Mógłby pan powiedzieć jeszcze raz, jaki obowiązek spoczywa na gminie, bo nie zrozumiałem. Na to coś takiego jak przepisywanie firmy na słupy? Na pan taką metodę w Polsce? Bo ona jest znana. Proszę pana. To ja bym na pana miejscu w ogóle zabronił jakiejkolwiek działalności, bo każdy przedsiębiorca zawsze może przesunąć na jakiegoś słupa, złodzieja, jeszcze na kogoś. No to nie podamy porody. Dziękuję panu. Proszę radny Sosiłowski. Przepraszam, czy mogę powiedzieć panu, który mówił o tych podatkach? Proszę pana, przedsiębiorca wprowadza podatki do gminy. Do gminy, nie do urzędu skarbowego, tylko do gminy, za każdą wydobytą kopalinę. 57 groszy od wydobytej, 60% od 57 groszy, to około tam 30 parę groszy. I każdy przedsiębiorca odprowadza do gminy. A dochodowy podatek od nieruchomości z terenu też odprowadza do gminy. To gmina z tego ma korzyści, wymierne korzyści. Tylko można według danych Państwowego Instytutu Geologicznego z terenu gminy Sokółka wydobyto około 5 milionów ton, wydobyła się około 5 milionów ton kopaliny rocznie. To proszę sobie wyliczyć, ile z tego gmina ma korzyści. Dobrze, dziękujemy. Proszę radny rozesłowić. Czyli ta firma właśnie, Drażne 8, odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego w Sokółce? Chodzi mi o ten punkt, na który głosujemy. Firma lub firma. Proszę radny Saciłowski. Ja mam pytanie natury ekonomicznej. W przypadku dokonania zmiany przeznaczenia terenów leśnych, to około 7 hektarów na tereny, na których można prowadzić wydobycie, jaka jest różnica w podatku? Bo tutaj i myślę, że gmina też powinna jakieś tutaj korzyści z tego osiągnąć, a z tego co pani pokazała na tym satelitarnych zdjęciach tych terenów leśnych, no my tutaj mamy obliczone około 7, ale są mocno przerzedzone. Uważam, że to są tereny, to są drzewa różne, prawda? Także przedsiębiorca jest zobligowany do odtworzenia stanu poniekąd pierwotnego, więc nasadzenia i rekultywacja terenów powinna przywrócić prawidłowy rozwój fauny i flory. Takie jest moje zdanie, ale tutaj natury ekonomicznej prosiłbym powiedzieć, jaka jest różnica między podatkiem od terenów leśnych, a podatkiem od terenów, na których prowadzi się wydobycie. Proszę o zabranie głosu pani Urszulo. Ja powiem tak, zajmuję się zagospodarowaniem przestrzenną procedurą, nie podatkami, więc nie jestem w stanie określić tego. Mogłabym to określić dopiero na etapie przedstawienia radnym uchwały, już która określałaby te tereny pod wydobycie żwiru. Gdyż jednym z elementów procedury jest sporządzenie analizy ekonomiczno
finansowej i skutku uchwalenia planu zagospodarowania dla gminy Sokółka, akurat w tej kwestii. I w tej analizie ekonomicznej wszystkie te kwestie dotyczące podatków, przeznaczenia, wpływów z uchwalenia planu zagospodarowania się wymienia. Na etapie uchwały intencyjnej nie jestem w stanie tego potwierdzić. Dopiero mówię, przygotowanie uchwały, już przeprowadzenie procedury, określenie ilości, jakości terenu, projektant, który przygotowuje plan zagospodarowania, wszystko zlicza i na podstawie obecnie obowiązującej ustawy określa. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, zespół. Co ci łaski? No właśnie, bo uchwała intencyjna do różnicy w podatkach, to nie wiem, do czego ona jest potrzebna, bo jeżeli jest metr terenów leśnych i metr terenów innych, to jest kwota taka jest różnica i to jest proste. I uchwała do tego nie jest zupełnie potrzebna. Nie, uchwała jest potrzebna tylko po to, żeby móc w procedurze planu uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia. Po uzyskaniu zgody, jeszcze może Państwu wyjaśnię, po uzyskaniu zgody będzie i tak potrzebna zmiana na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i wtedy będzie trzeba oszacować ten drzewostan i zapłacić odpowiednią kwotę. Tą kwotę się odprowadza do marszałka, bo jakby on jest tutaj organem uprawnionym do tego, to będzie za konkretny drzewostan i za stratę jakby wyłączenia tego gruntu z produkcji leśnej. Proszę, ja poproszę odpowiedź na moje pytanie. Nikt nie chce odpowiedzieć. Czy eksploatacja z tego terenu, podatek dochodowy będzie wszedł do naszego urzędu skarbowego, czy też firma jest zarejestrowana nie na naszym terenie, gdzieś na przykład do Warszawy będzie szedł. Poproszę o odpowiedź na chyba... Szanowny panie skarbnik, więc ja panu teraz nie odpowiem. Proszę na zabawę. Proszę Państwa, ja jestem pierwszy raz w Radzie. Nie jestem przeciwko świrowniom, żeby było jasne, ale bo wiadomo, że są miejsca pracy, są podatki do gminy, ale jestem przeciwko hałdom, które świrownie zostawiają. I drogą, które nam niszczą, bo powinna być rozwinięta infrastruktura, jeżeli jeżdżą samochody ciężarowe. Obwodnicy nie będziemy mieli, bo wczoraj mówiłam już na komisji, pożegnaliśmy się chyba. Chciałabym zapytać tego pana, ile jest wykopanych, ile pan wykopał i ile pan wykopał hektarów? I rekultywacja się prowadzi, na ile pan hektarów? Proszę Pani, ja jestem moim nadzorem górniczym, nie jestem właścicielem żadnego zakładu górniczego. To ja jestem słyszana, że Pan przewodniczący do Pani odczuł mi głosu. Ja jestem przekonana. Proszę Pana, ile to było z Pani Ja jeszcze raz Pani tłumaczę, że ja prowadzę nadzór górniczy. Ja mogę Pani to odpowiedzieć. Ja się zajmuję tylko ruchem w zakładzie górniczym. Nie robię obmiarów. No czyli ja mam to rozumieć, często rozumiem, że chyba nic, tak? Jak to nic? Za co żadnych opłat do gminy nie wpłynęło? Ale nie chodzi mi o opłaty, chodzi mi o rekultywację. No ale jak ja Pani... Pani radna Bałęko, nie Pani zadanie, to nie niemożliwe. Niemożliwe to odpowiedzieć, żebym ja Pani odpowiedział, ile w tej chwili wyeksploatowano z terenu gminy, ile wyeksploatowano hektarów. Pani, niech Pani nie żartuje ze mnie. Dobrze, dziękujemy Panu, pożegnając z miejsca. Proszę bardzo. Szanowni Radni, moim zdaniem to powinno być sukcesywnie przeprowadzona rekultywacja. Zgodnie z przepisami, żeby nie było, żeby nie pozostawiano tych hał. Teraz to pierwsze. Ale przepisy będą regulowały. Dlatego przepisy będą regulowane. Proszę Radny. Poza ruszeniu, jak zostaną na tych hał, widzę dziury. Tak? Dziękuję. Proszę Radę Pałusewicz.
Proszę głośniej. Kilka uwag natury ogólnej. Na sprawę trzeba złożyć historycznie. Lat temu, kilka, ładnych parę lat temu, kiedy przystępowaliśmy do tego projektu wydobywania naszego złota sopockiego z Wiru, były też zażarte dyskusje, presje i różne, że tak powiem, tutaj kombinacje, jak ten projekt przeprowadzić. A więc i trumny, i jajka, i to, i tamto. Ja zawsze stałem na stanowisku, że nie zaczyna się budowy domu od komina, ale od fundamentu, a więc od infrastruktury drogowo-kolejowej. A więc obwodnica, a więc S19, dwupasmowa, bocznice i wszelkiego rodzaju tego typu przedsięwzięcia. No, wyszło tak, jak wyszło. W tej chwili mamy te 600 hektarów, dyskutujemy o 1%, o 6 hektarach. Przedsiębiorcy, którzy wydobywają żwir, uważają, że oni mają określoną moc przerobową, moc wydobywczą. Jeżeli dojdzie te 2 czy 3 hektary, to raptem nie pojedzie, jak jedzie przykładowo 100 tirów, to pojedzie 200 tirów z przestopułka ze żwirem, z rokiem. No po prostu to jest, uważam, że stabilny ten poziom wydobycia i on tak na pewno pozostanie. A to, że nie mamy dróg, nie mamy kolei, to jest koniecznie. No niestety wtedy nie było zgody co do tego, żeby wpierw uzbroić gminę w infrastrukturę, a następnie przystąpić do wydobycia żwiru. Nawiasem mówiąc, węgiel, żwir, no kopalina taka, znaczy podobna i gdyby na Śląsku zabroniono wydobyć węgla, że też to są różne problemy geologiczne, środowiskowe, bezpieczeństwo mieszkańców, no to cóż, no nikt na to by nie poszedł, bo to gospodarka narodowa by siadła. Tak samo żyje z potrzebnym gospodarki narodowej, dlatego wiemy się nie wchodzi do zagranicy, tylko na nasze drogi, które są niezbędne do rozwoju Polski. Także ja tak to widzę. To już taka dyskusja jakby podstawka. Dziękuję. Proszę radny Sowicki. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowni radni, szanowni goście zaproszeni. Ja tutaj chciałbym jakby do wypowiedzi pana Pałusewicza troszeczkę wrócić, dlatego że za naszej kadencji, znaczy 4 lata temu, jak przypominam sobie, państwo dojdzie, bo to chciało państwo dojdzie, tak? To się, że tak, przypominam sobie, państwo na komisji infrastruktury byliście, tam też również domagaliście się zmiany panu przestrzennego terenu i powiem tak, to jest moje takie uczucie w ciągu 4 lat, które byłem radnym i obecnie jestem kolejny rok, że na dzień dzisiejszy my, to co pani przed chwilą u pani Jula nawet mówiła, my jako gmina nie mamy możliwości prawnej zablokowania inwestycji. Prawo geologiczne i górnicze mówi wyraźnie, jeżeli przedsiębiorca udowodni, że są pokłady żwiru, a takie u nas są i mamy na dzień dzisiejszy zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie ma być wydobywany żwir i po prostu tego nie możemy zmienić już, bo to jest już zatwierdzone przez nas przez radę. W studiu, przepraszam, tutaj koleżanka odpowiada. I na dzień dzisiejszy my nie możemy nie zezwolić na dalsze działania przedsiębiorstw, które chcą wydobywać żwir. To jest taka moja konkluzja, jeśli chodzi o tak zwane procedury prawne. Tutaj pani Ula się wiodła i nawet powiedziała szczegółowo, dokładnie to, jak i po czym następuje, jeśli chodzi o papiery, przypuśćmy te tak zwane procedury prawne i pozwolenia o ministerstwie, ewentualnie o marszałku. Tutaj pani odnośnie planu mówiła również o tym terenie leśnym. No to jest ten jeden kłopot, który też podkreślał, że teren leśny niestety wymaga zezwolenia przekształcenia terenu przez ewentualnie marszałka lub ministra, natomiast teren, który jest w granicach planu zagospodarowania przestrzennego jest jako teren górniczy, nie musi takie pozwolenie uzyskać i po prostu może wydobywać. Na dzień dzisiejszy, bo ja mówię tak ogólnie do tych wszystkich uchwał, które mamy przed sobą, tych 5 czy 6, chciałbym odnieść się od razu, że na dzień dzisiejszy my jako radni możemy jedynie przyklasnąć dla tych ludzi, którzy chcą robić u nas w Sokółce cokolwiek. Bo tutaj, oczywiście, tutaj mamy kwestię dróg dojazdowych. Ale to, co pan Pałusewicz się wspomniał, bocznicy. Słynna firma Budokusz, no tutaj akurat nikogo nie ma z firmy Budokusz, gdzie nam prezes tutaj taki wymachiwał papierkami i mówił, wybuduje bocznicę.
bocznicy. Państwo, że Żylidowie zablokowali tej budowę tej bocznicy, dlatego że akurat przechodziła przez ich teren. To było oczywiście, wiem, nieprawda, pamiętam to. Dlatego, że przechodziła przez nich akurat środek terenu, bocznica została zaprojektowana, nie wiem, czy Państwo wiecie, że my z tym mówią wyraźnie, że musi być teren chroniony przy bocznicy kolejowej i nie można tego wybrać. No Państwo akurat mieli takie nieszczęście, że przez ich teren przebiegała bocznica i nie mogą eksploatować kawałek terenu, oczywiście na który zapłacili jakieś tam pieniądze, no i stracili przez to. No, ale słuchajcie, moim zdaniem to jest tak, no, ja tak to rozumiem z tego dzisiejszego jakby posiedzenia, że ktoś, nie wiem kto, wymyślił sobie, że możemy zablokować. Oczywiście, my możemy podjąć uchwałę negatywną, ale Państwo tak się odwołali do sądu i tylko przedłużymy procedurę jakby prawną w działaniu tej firmy. Ale i tak ona dojdzie do pewnego poziomu, że ona będzie wydobywała tę zbiór. Pytanie tutaj Pana Rozmysłowicza, czy podatki odprowadzają? Ja powiem Panu tak. Pan nie podpowie, bo Pan nie jest właścicielem, ale ja Panu odpowiem w ten sposób. Z tego, co ja przypominam, proszę mi tylko poprawić, swego czasu był podatek 90-10, to znaczy 90% od tej sumy eksploatacyjnej, od tego 57 groszy zostawało w gminie, a 10 groszy szło, przypuśćmy, przepraszam, 10% do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Proszę mi poprawić, czy ja nie kłamię. Ja wiem, ale była taka, natomiast ja już nie powiem czyimi głosami w rządzie to się zmieniło. Dlaczego wyszło akurat 60 do 40, to też powiem, niech pan nie wie, jeżeli radni są zainteresowani, to są głosami PiS-u. Niestety przeszło to, to już zablokowali tę uchwałę na temat. Ja mówię o podatkach. Jeżeli teraz na dzień dzisiejszy mówimy o złotówkach, to niestety firmy, które wydobywają, zostawiają nas podatek. Jeżeli zobaczymy w budżecie u nas, to jest 1 600 000, który został u nas rokrocznie w budżecie gminy za kopaliska tak zwane. Chciałbym jeszcze nadmienić, że oczywiście możemy te pieniądze przeznaczyć na infrastrukturę drogową. Tylko ja mam pytanie, jaką my możemy zmienić infrastrukturę drogową, jeżeli drogi dojazdowe to jest powiatowa, przypuśćmy województwa lub krajówka. Nie mamy wpływu na to. Następna rzecz, którą ja bym tutaj chciał zauważyć, zapytać na przykład, czy ta zmiana, poszerzenie tych terenów górniczych nie spowoduje na przykład zbudowanie bocznicy kolejowej. Bo jak wiemy, nie wiem, czy Panami interesują się radni, że firma OKSM, to jest Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych, sprzedała swoje udziały jakiejś tam firmie prywatnej, która chce zainwestować w dalszy ciąg bocznicy kolejowej. Z tego, co ja słyszałem, no, z tych źródeł, które ja mam. Jeżeli faktycznie bocznica kolejowa pójdzie dalej w stronę budów ruszu, no to częściowo nam się rozwiąże temat, jeśli chodzi o transport. Nie wiem, Panie Burmistrz, tutaj do Pana, ewentualnie do Pana lub ewentualnie do przedsiębiorców. Czy na to pójdziecie, czy na przykład, bo wiem, że na pewno jesteście stawali, żeby wybudować dalszy ciąg bocznicy. Natomiast czy ewentualnie jest taka u Państwa w planach, bo Państwo macie w tamtym koło terenów właśnie tam chyba przy budów ruszu, czy są takie rozmysły, czy zamysły? Bo nie wiem, czy Panowie radni pamiętają, że poprzednia kadencja Rada wycofała projekt budowy bocznicy przed Suchówką, tutaj od strony Szyszek, tylko chce wybudować z drugiej strony, bo tam ludzie protestowali, żeby nie budować bocznicy, przez to budowlóż powiedział, słuchajcie, my chcieliśmy wybudować, ale mieszkańcy nie chcą, no to co my mamy na to zrobić? I zobaczcie, to jest taki proces, który radny zauważył ciekawą rzecz. Mówił o firmie, która ma się słuchać. Być może to była taka zagrywka niestety polityczno-gospodarcza firmy, która specjalnie to zrobiła, żeby po prostu przedłużyć możliwość wydobycia. I słuszna jest to uwaga, że mamy obawy, czy znowu nas nie oszukają, przypuśćmy firmy tak zwane świrowie. Ale jeszcze raz na sam koniec. Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o rekultywację terenu, tutaj również Pani Radna pytała Pana, ile Pan zrekultywował. Pan nie powie, bo z tego co ja się orientuję, no powiem tak, to nieszczęsne moim miejscem, że jest, akurat znam się trochę na tych przepisach z tytułu tego, że kiedyś studiowałem taki dziwny wydział ochrony środowiska i powiem tak, ja wiem, że Państwo mają obowiązek zrekultywować, to jest pierwsze, ale kiedy? W momencie, kiedy zaprzestajecie, wydobywacie na danym terenie. Oczywiście, to spokojnie, przestaniecie wydobywać, macie prawo, znaczy macie obowiązek zrekultywować w ciągu 5 lat od zakończenia wydobycia. I teraz co? Tutaj Pan zapytał, jeżeli Wy
przepraszam, nie będzie was, jeżeli wy wyjedziecie, bo możecie zostawić tam teren i co będzie. Ale ja myślę, że wtedy możemy się postarać ewentualnie na drodze sądowej, wyegzekwować, to jest raz. Druga rzecz, ewentualnie z Ministerstwa Ochrony Środowiska pozyskać fundusze na i te, które odkładaliście państwo na fundusz rezerwowy lub ewentualnie z Ministerstwa Ochrony Środowiska te 40%, które były przeznaczone właśnie za wykopanie, też odzyskać się na właśnie rekultywacji, to jest dwa. Trzecia rzecz, ewentualnie zlicytować was jako firmy, bo chyba, że jesteście firmą taką krzak, tutaj radny zwrócił uwagę, no nie wiem, no tutaj mam też takie obawy, czy po 15 latach państwo nie wyjedziecie i po prostu nie zostawicie nas w tym temacie. I jednym słowem, ja powiem tak, ja osobiście nie będę zabraniał wydobywania, znaczy to jest moje zdanie, nie możemy zabronić przedsiębiorców, bo tutaj mówi się o przedsiębiorstwach. Będziesz głosował w domu za. Oczywiście. Dobrze, dziękujemy panie Sławku, proszę radę, proszę radę rozesłać. Ja się z pani skarbnik, dlatego chciałem do pani skarbnik skierować to pytanie. Czy ta firma, która będzie wydobywać żwir na terenie właśnie tym leśnym, czy ona jest zarejestrowana na tym terenie, czy podatek dochodowy będzie płacić w naszym urzędzie skarbowym? Drachle 8 to jest chyba. Proszę, proszę odpowiedź. Odpowiem. Te wszystkie firmy to są firmy, które no, mieszczą się, są firmy rodzinne, które część jest zarejestrowana w Sokółce, w sąsiedniej gminie, z Białegostoku. To są wszystkie firmy znane, nie są jakieś firmy krzaki, tak jak pan mówi, z Warszawy, gdziekolwiek. No. Firmy, które mają rejestry kilkunastoletnie, pracują i... A ja tym koniec dyskusji. Pan mówi o Warszawie, wie pan, mówi, że są firmy lokalne, rodzinne. No. Dziękuję bardzo. Ja mam właśnie ten rodzinny, za który mamy głosować. Ja mam pomysł. Proszę Radę Dobrej. Ja mam pomysł. I wy sobie pojedziecie pomysłem. Trzeba zalać wodą. Zrobimy tak jak w Kundzinie. Będziemy się opalać. Będziemy kopalić, zalejemy wodą. I będziemy leżeć i będziemy się opalać. Jak nie zrekultywują. Proszę Radę Cydzi. Czy pani Szkarnia może odpowiedzieć na moje pytanie? Jakie pytanie? Gdzie będziesz długo podatek dochodowy? Czy do Urzędu Skarbowego w Sokółce? Jeśli firmy mają siedzibę tutaj na naszym terenie, to częściowo do nas trafia. A z tego co wiem, w Drachle 8, to między innymi są firmy tutaj zarejestrowane w Sokółce, tak? Znaczy, może byśmy poprosili po kolei każdy projekt uchwały, każdą kopalnię przedstawić, gdzie jest zarejestrowana, czy odprowadzane są podatki u nas w gminie. No właśnie, ale Kasia nie ma. Ja może tylko jeszcze było pytanie, w momencie, kiedy nie było. Z opłaty eksploatacyjnej za ten rok mamy wpływy do budżetu łącznie ponad 2 miliony 100 tysięcy i z tytułu podatku od nieruchomości prawie 2,5 miliona. Proszę Radę Bieniusiewicz. Panie Przewodniczący, ale był wniosek Komisji Infrastruktury, czy wyjeżdżamy w teren, czy nie? Bo pan powiedział, że w tej chwili przystępujemy do rozpatrywania pierwszego punktu. Nie powiedziałem tak, poprosiłem o przedstawienie, które kopalnie są zarejestrowane w rodzaju podatki w gminie Sokółka. Tak, sześciu projektach. Bo mamy Drachle 8, Drachle 9, Janowszczyzna 3, Janowszczyzna 10, Pochodniki i Drachle 6. Proszę panie skarbnik, to zabranie głosu. Szanowni państwo, firmy są u nas zarejestrowane pod nazwiskami, jeśli są to osoby fizyczne, w związku z tym na przykład Drachle 8 czy 6, nie mamy takiego podatnika, tak? Muszę mieć to porządkowanie z nazwiskami i z firmami, no bo nie umiem odpowiedzieć, tak. Proszę Radę Cydzi. Proszę państwa, pan radny Sawicki zabrał głos, mówił 20 minut.
Względem jego kadencyjności jestem o wiele dłużej. Tu mi przypada razy kilka, 20 minut. Mogę Państwu opowiedzieć, tylko wiem, że Państwa niektóre tutaj siedzące osoby będą denerwować to, co mówię i będą chcieli jak najprędzej, abym ja zakończył dyskusję. Otóż proszę Państwa, pamiętam od samego początku wiele różnych ciekawych historii. I dzisiaj, po 4 latach, kiedy mnie tu nie było, jestem wśród Was radnych i widzę reakcję. Jaka jest reakcja, proszę Państwa? Ci sami, którzy głosowali i głosowali za Zwierobniami, ci sami radni, którzy głosowali za Haczami i za Wysepiskiem, tak samo nadal głosują. I będą tak samo ci sami głosować. Otóż, proszę Państwa, jedna podstawowa sprawa. Powinniśmy na komisjach sobie włączyć, jak to pani burmistrz mówi, Sokulskie afery, że jest to moja strona. No nie jest, ale jak pani burmistrz tak myślę, że to jest moja, to jest tak pozostanie. I tam są ciekawe artykuły w sprawach żywirowni, w sprawach karnych, za co. Pamiętamy, jak pani Ula też prowadziła te sprawy. Pani Ula prowadziła te sprawy, a burmistrzowie teraz mają paragrafy karne. I po ilu latach stoją na wokandzie sądowej. No przecież też wykładnie pamiętam pani Ulę. Zawsze były takie... Panie Antoni, ale do tematu, czyli do przyzwyczajenia, no planu zagospodarowania przestrzennego. Tak, o to właśnie chodzi, żebyście panowie i panie wiedzieli, jak macie głosować, to musicie pewne sprawy podjąć. Mnie to bulwersuje jedna podstawowa sprawa. Rzuca się uchwałę intencyjną, która nawet nie jest intencyjną uchwałą, bo uchwała pisze numer taki, taki, a nie pisze się, to jest uchwała intencyjna. Tłumaczy się nam, że głosujemy intencyjną uchwałę, a tak naprawdę nie jest to intencyjna uchwała. To a propos głosowania tego. Natomiast, proszę Państwa, myśmy powinni zadać sobie pytanie inne. Czy w ogóle chcemy? Ile hektarów, tak jak ta pani powiedziała, 600 hektarów już na dzień dzisiejszy jest wydobywane, proszę nie mylić. 600 hektarów jeszcze moim zdaniem jest 1000 albo może 2000 hektarów przygotowanych, albo są niewydobywane jeszcze. Na ile ja się orientuję, na wiosnę ruszy tu firma, która będzie wydobywać żwir, bo teraz następuje komasacja skupywania różnych żwirowni i dzisiaj rozmawiamy o jakiejś tam firmie, a jutro się dowiadujemy, że już tej firmy nie ma. To jest w ogóle co innego. Ma jechać, tak jak rozmawiałem, 1000-1500 tirów dziennie przez nasze ulice. Ja mówię o jednej firmy, bo to dopiero ta firma, z którą rozmawiałem, wchodzi na nasz rynek. I jest wiadome to, że nie powiem Państwu o nazwie tej firmy, ale musicie zadawać sobie Państwo podstawowe pytanie. Przecież mieszkańcy Sokółki nie są zadowoleni z tego, co się dzieje w naszym mieście. I przychodzi ten moment, kiedy radny staje, zadają mu pytania, a co wtedy pani burmistrz odpowiada? Przepraszam bardzo, ja nie głosowałem. To radni głosowali i to radni zdecydowali, że dodatkowo ileś hektarów żwirowni co roku przybywa. Proszę Państwa, to nie jest bieg okoliczności, kiedy mamy poprzednią władzę na wokandach sądowych. To nie był zbieg okoliczności. Chyba można porównać, nawet powiem coś więcej. Proszę porównać tych włodarzy stan majątkowy, oświadczeń majątkowych. Proszę 8 lat temu porównać, a kiedy zakończyli swoją kadencję, proszę ich porównać oświadczenia mają. Dobrze, dziękuję panie Antoni. Nie, nie. Ale panie przewodniczący, dlaczego? To, że panu odpowiada... Pan zbacza... Nie zbacza, tylko sugeruje, że radni, którzy podnoszą ręce, ja należałem do tej grupy rady. Panie Antoni, były komisje, na komisji były dyskusje. Nie. Ale panie przewodniczący, czemu pan zabrania mówienia prawdy? No co, dlaczego pan komentuje? No ale powtórzenie, po prostu nie była rozmowa na komisji, teraz to samo. Nie, ale nie było na komisji, co pan wie, co było na komisji.
Prócz tego, proszę Państwa, ja należałem do tej grupy, do której było nas, pamiętam, radny Lucjan Butowski, pani Beata Łazarewicz. To było i jeszcze kilku radnych, którzy nie wyrażali zgody i znali bacy alkoholowe pod namiotem, gdzie firmy organizowały żwirowe. To nawet nie było do ukrycia, to nie jest, że ja coś pomagam. To były oficjalne zaproszenia i ta grupa radnych, która głosowała za, miała pierwszeństwo bycia tam, a ci, co głosowali przeciw, nie byli zapraszani. Przecież w tej radzie są ci radni. Można odkopać. Dziękujemy panie przewodniczący. Radny Kimprze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie byłoby w ogóle tej dyskusji, nie byłoby tej żwirowni, gdyby była sytuacja potoczyła się 8-7 lat temu. Ja tylko przypomnę. Pan burmistrz Małaszej jeszcze z jednym radnym, ja nie będę tego wymieniać, bo nie pytałem o zgodę, chcieli prowadzić coś na styl wzgórza Sokolskie tego i tego. To był jedyny, w tamtym czasie ziemia w Tamionce kosztowała 8 tysięcy za rękę. I w tamtym czasie Państwo pamiętają, były takie wielkie protesty, obrzucanie jajkami, taczkami, trumny, że nie można tych wzgórz zrobić, nie można, bo to jest będą blokowane sytuacje. Zwierownie już czekały na parkingach, w Janostoku, w Sokołce, tylko co uchwała, czy będzie uchwała, czy nie będzie. Jak uchwała nie przejdzie o tych wzgórzach, automatycznie poszły oświeceny, żwir poszedł, że tam ziemi trafy w Tamionce z 8 tysięcy skoczyły na 100. Niech Państwo przypomną, kto ten masło protestował przeciwko temu. A teraz Pan mówi, że Pan jest wielkim obrońcą. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, goście obecni na tej sali. Ci niektórzy, proszę Państwa, o to chodzi. Co to znaczy puścić do rady człowieka, który nie ma żadnego pojęcia? Proszę pozwolić mi dokończyć. Oto proszę Państwa, radny, który mówi 8-9 lat temu. Nie ma w ogóle pojęcia, o co wtedy chodziło. Na czym polegał protest? Protest polegał na tym, że na hektarach, już tam, powiedzmy tam, 500 hektarów, mieszkańcy nie zgadzali się, żeby na ich terenie zrobić park krajobrazowy. Dlaczego? Bo ja jestem i dzisiaj jestem tego samego zdania. Własność prywatną jest własnością świętą. Dzisiaj to samo mówię i powtarzam. Natomiast rolnicy, którzy mieli te hektary, nie tylko rolnicy, bo też właściciele byli z miasta, nie chcieli, żeby ich teren przekształcić w park. Natomiast, proszę Państwa, mądrość polega inna. Każdy właściciel tamtych hektarów ma prawo sprzedawać za 1 000 000 złotych za hektar. To jest jego własność. Natomiast władza, tu my decydujemy, czy jego teren, jego łąka, która miał 5 hektarów, przekształcimy w teren żwirowy, czy nie. Panie radny, pamiętaj się, panu brakuje trochę rozumu. Dobrze, to nie o to chodziło. To chodziło o własność prywatną, a nie ktoś z tego zrobił. Panie Tomie, dziękuję. Proszę Panie Urszulo odpowiedzenie na pytanie pana Rozmysłowicza. Co do... Proszę o spokój. Proszę Państwa, ja może przedstawię, do kogo należą poszczególne tereny w zakresie tych uchwał, które zostały Państwu przedstawione. Drachę 8 to jest teren Państwa Dojwida. Ja nie wiem, gdzie Państwo są zarejestrowani, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, bo tak jak było tutaj powiedziane, rozgraniczmy podatek dochodowy, podatku od nieruchomości, od opłaty eksploatacyjnej, która idzie do naszego budżetu. I teraz tak, Państwo Dojwida, to jest uchwała pierwsza, drachę 8, drachę 10 to jest Pan Donejko, Janowszczyzna 3 to Państwo Zdanowicz, Janowszczyzna 10 to jest Rakbut, Bochonici to jest Pan Błachuszewski, a Drachle 6 to są Pan Czarnecki. I w kwestii właśnie już
zarejestrowana jest działalność, no to ja nie mogę jakby wypowiadać się, bo to nie jest przedmiotem przygotowania uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów, tylko tutaj są jest trzech przedsiębiorców, więc może oni odpowiedzą w swoim zakresie. Więc tak, moje nazwisko Dalila, ja jestem właścicielką złoża Kruszywa Dragle 8. I tak od siebie dla Państwa chciałam powiedzieć, że w koncesji mamy zapisane, że musimy prowadzić sukcesywną rekultywację złoża, co jest bardzo ważne. Jeśli teraz wylesimy ten las, to na pewno na tym miejscu będziemy musieli ten las odsadzić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, za las płacimy grosze, a za podatek, tutaj już gdzie jest działka wydobywane, załóżmy kruszywo, to płacimy 8 tysięcy na dzień dzisiejszy od hektara, za jeden hektar, bo to jest 80 groszy za metr kwadratowy. I im więcej lat nie będzie zrekultywowany ten teren, to przedsiębiorca traci. Także w interesie przedsiębiorcy jest, aby jak najszybciej ten teren zrekultywować. I jeszcze, no nie powiedziałam, mieszkam w Choroszczy, podatek od nieruchomości oczywiście płacimy tutaj do gminy Sokółka, a podatek dochodowy do drugiego urzędu skarbowego w Białymstoku. Ale podatek od nieruchomości i opłatę eksploatacyjną tutaj do gminy Sokółka. Dziękujemy. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek z Komisji Infrastruktury o wjeździe w teren wizji lokalnej na Żwirownię. Kto jest za przyjęciem tego wniosku i wyjeździe, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek został odrzucony. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję w tym temacie. Proponuję poszczególne projekty po kolei przegłosowywać. Proszę. Proszę Państwa, inicjatorem tych uchwał jest Pani Burmistrz. Pani Burmistrz nie zabrała głosu. To Pani Burmistrz wniosła o rozszerzenie działalności firmy. Jest wnioskodawcą. Dobrze, dziękujemy. W takim razie proszę Panią Burmistrz o zabranie głosu. Dzień dobry wszystkim Państwu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Radny Marku Audzi. Myślę, że nie urażę nikogo i tym bardziej Pana, jak to już naprawdę bardzo Pana kocham. Natomiast jeżeli chodzi o uchwały, to omawialiśmy to na poprzedniej sesji razem z przewodniczącym i tutaj z Państwem na komisjach stawały te uchwały, tak? I Państwo zarzeczyliście sobie właśnie na następnej sesji to dać. No bo było za późno po prostu przekazane. Więc to też uczyniłam, to jest dla mnie kwestia techniczna. A są tutaj osoby merytoryczne, ja się nie znam na prawie górniczym, mam pracowników od tego, są Państwo, którzy wydobywają i macie Państwo pełne prawo pytać. Za co serdecznie dziękuję wszystkim radnym, każdemu z osobna. Dziękuję. Pani burmistrz, mam Pani jeszcze pytanie. Skierowałem Pani pismo 30 lipca. Nie udzieliła Pani wypowiedzi. A nie trzeciego, Panie Radny? 30 lipca. Pani dała termin firmom, tak, w ramach tutaj zarządzenia do 31 lipca, tak, od 3 lipca. To nie jest zarządzenie, Panie Radny. Zarządzenie to jest akt prawny. Nie, Pani burmistrz. Dała Pani, tu mamy, tak. To chyba ogłoszenie, a nie zarządzenie. Pani burmistrz, nie, to jest ogłoszenie. Panie Radny, Pan posługuje się doskonale w prawie administracyjnym w swojej pracy. I Pan Radny doskonale wie, co to znaczy uchwała, zarządzenie, obwieszczenie, ogłoszenie, informacja, sprawozdanie i raport. Pani burmistrz, oczywiście.
Czy pani wysyłała? Ja nie widzę z takiej odległości. Proszę Państwa, pani burmistrz udzieliła mi odpowiedzi na pismo, które skierowałem 30 lipca po raz kolejny. Oświadczam wyzwowie skargę do pana wojewody na działalność pani burmistrz. Druga rzecz, składam wniosek formalny o dołączenie tego pisma i ogłoszenie pani burmistrz, pani mówi, chociaż to nie jest ogłoszenie, do każdej uchwały, jako załącznik dodatkowy. To teraz ja odpowiem. Może pan składać i robić co chce, to jest pana uprawnienie. Z tego co wiadomo, to skargę najpierw składa się do komisji rewizyjnej przez przewodniczącego. I ten tryb też trzeba wyczerpać. Organem nadzorczym wojewoda jest, ale co do innych organów. Natomiast panie radny, my w tym momencie rozmawiamy tutaj, dlaczego pan nie dostał tej odpowiedzi, na czym jestem bardzo zdziwiona. I myślę, że za chwilę pan uzyska taką odpowiedź, bo z moich informacji to część już gro informacji zostało przekazane panu na poszczególnych sesjach, bo pan rzeczywiście o to pytał. Więc odpowiedź została udzielona. Możemy wysłuchać te sesje jeszcze raz, przesiedzieć, chociaż one nie podobają. Zachodzi pewna kwestia odnośnie pisemności, zasada pisemności. Jeżeli jest zapytanie w formie pisemnej złożone, organ ma odpowiedzieć. No panie poprawnik będzie się znaleźć. Panie radny, oczywiście, że tak. Ja dziękuję panu za upomnienie i naprawdę bardzo pana kocham. Szanowni państwo, ta dyskusja została zamknięta 5 minut przerwy właśnie.
za 3 miesiące, na 10 dni, jeśli nam odrabia będzie problem. Każdą uchwałę opiniuje pod względem formalno-prawnym. Ale my nie mamy uchwały. Dołączamy dodatkowe dokumenty. Ale my nie zmieniamy uchwały. My dołączamy. To nie proszę prostokój. Dlaczego mówię z panią Mecenas? Jeśli chodzi o procedurę przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, to ta kwestia istotnie uregulowana jest w sposób szczególny i zamknięty w artykule 14 ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Czyli nie możemy dołączyć tych dokumentów? Myślę, że nie. Ale myślę, że ja to czytam, tak? Nie, tak, odkładam kolejny wniosek, niech będzie opinia pani prawnik, że nie wolno dołączyć żadnych dokumentów. Właśnie jeszcze tutaj pracownicy odpowiadają, że te pisma będą w dokumentach sprawy, można powiedzieć. Że one będą, natomiast nie mam obecności, że tego uchwały. Ale uchwalamy intencyjną. Ale czy uchwalamy intencyjną uchwałę, czy normalną uchwałę? Pani skarbnik i pani prawnik. Jaką my uchwalamy uchwałę? Intencyjną? Pani mecenas, proszę o jasną odpowiedź. Możemy bądź nie możemy dołączyć? Moim zdaniem nie możemy dołączyć. Tak jest moje zdanie, opinia. Jak można nie mieć prawa dołączyć jakiegokolwiek pisma do danej uchwały? No ludzie, no czy wy macie rozum? No ludzie, to jak pan to zabronił? Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, jeszcze jeden temat. Czy to jest uchwała intencyjna, czy uchwała normalna? Proszę powiedzieć. Z jaką my uchwałę głosujemy? Proszę pani mecenas, zapis mamy jako normalną uchwałę. To jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu. Przystępujemy do sporządzenia, czyli otwieramy procedurę. No to czemu mówisz o intencji? Panie przewodniczący, proszę, po raz kolejny ponawiam wniosek. Jeżeli opinia pracownika urzędu jest, jeżeli można dołączyć, chciałbym, żeby był taki zapis i podpis pani prawnik w tej kwestii. Panie przewodniczący, jeszcze raz powiedzmy, ja jestem prawnikiem i pan przewodniczący zapytał mnie o zdanie, ja przedstawiłam swoją opinię. Oczywiście kwestia jest pozostawiona do zdania panu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, w związku z powyższym ponawiam wniosek odłączenie dokumentów, jeżeli nie zgodnie z prawem, wojewoda ma prawo uchylić w ciągu 30 dni. Dziękuję. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto jest za dołączeniem tych dokumentów do projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został odrzucony.
Przejdźmy do głosowania nad projektami uchwał. Jeszcze miałam głosy, panie przewodniczący. No, proszę, panie przewodniczący. Ja składam wniosek, aby w tej uchwale i w kolejnych była czytelnie zawarta informacja, jaki obszar jest objęty planem i w tym obszar leśny. Ponieważ to jest w treści analizy i w uzasadnieniu, ale niezbyt jaskrawo i czytelnie w każdej uchwale. I taki wniosek wczoraj również był nie był podany pod głosowanie, ale taką uwagę wniosłam, ponieważ patrzę, że jest niezmieniona treść. W każdej uchwale, żeby było konkretnie. Na przykład Rachle 8, łączny obszar 18 hektarów, tym 2,4 lasu. Ja może odpowiem na to pytanie. Otóż uchwała intencyjna określa granice obszaru objętego projektem planu. Nie możemy wstawić do uchwały intencyjnej tego, o co pani prosi. Jeżeli chodzi o analizę, która jest załącznikiem do uchwały, będzie to uzupełnione jak najbardziej. W tym miejscu możemy wstawić. Dopiero w uchwale, która określa miejscowy plan, czyli w uchwale kończącej, są wszystkie grupy zliczane i w tej uchwale jest napisane, będą napisane grunty, jakie ulegną zmianie w wyniku podjęcia uchwały. Dopiero w uchwale kończącej, w samej uchwale, uchwała intencyjna określa tylko i wyłącznie granice. My nie możemy zawrzeć niczego innego. Nie możemy zawrzeć przeznaczenia, tylko określamy granice. Ale pani mówi o uchwale intencyjnej. Ja mówię o uchwale. Uchwała intencyjna to jest uchwała o przystąpieniu do opracowania miejscowego. A takiej nie ma, nie rozumie pani? Przecież pani raczej nie powiedziała, że to jest normalna uchwała. To jest uchwała o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przez treść tej uchwały bierze się jako intencyjną, niewiążącą, czy to jest tylko inicjująca procedurę. To jest tylko przystąpienie do planu, zmiana planu. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania nad projektami uchwał. Szanowni Państwo, przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kruszywa Naturalnego Dragle 8, gmina Sokółka? Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, z czego 8 było za, przeciw 1, 11 osób się wstrzymało. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kruszywa Naturalnego Dragle 8 gmina Sokółka został podjęty. Przejdźmy do kolejnego głosowania, czyli projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kruszywa Naturalnego Dragle 10, gmina Sokółka. Proszę Państwa Radnych o głosowanie. Proszę czekać.
Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kruszywa Naturalnego Drachem 10, gmina Sokółka? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, z czego 15 było za, 1 osoba przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kruszywa Naturalnego Drachem 10, gmina Sokółka, został powzięty. Przejdźmy do kolejnego głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kruszywa Naturalnego nr 310, gmina Sokółka. Panie Antoni, proszę o głosowanie. Do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kruszywa Naturalnego Janowczyzna 3, gmina Sokółka, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, z czego 15 było za, 1 osoba przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kruszywa Naturalnego Janowczyzna 3, gmina Sokółka, został podjęty. Przejdźmy do kolejnego głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kruszywa Naturalnego Janowczyzna 10, gmina Sokółka. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kruszywa Naturalnego Janoszczyzna 10 gminy Sokółka? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, z czego 9 było za, 1 osoba przeciw, 10 osób się wstrzymało. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kruszywa Naturalnego Janowczyzna 10, gmina Sokółka, został powzięty. Przejdźmy do kolejnego głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kruszywa Naturalnego Bochoniki, gmina Sokółka. Przejdźmy do głosowania nad projektem. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kruszywa Naturalnego Bochoniki, gmina Sokółka? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, z czego 16 było za, 1 osoba przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż projekt
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża Kurszywa Naturalnego Bochoniki, gmina Sokółka, Zasłok Gdzieńskie. Przejdźmy do kolejnego głosowania. Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kurszywa Naturalnego Drażel 6, gmina Sokółka. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kurszywa Naturalnego Dragler 6 gmina Sokółka, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brał udział 20 radnych, z czego 7 było za, 2 osoby przeciw, 11 osób się wstrzymało. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża Kurszywa Naturalnego Dragna 6 gmina Sokółka został podjęty. Gratulacje pani burmistrz, tak jak pani chciała. Pani wnioski jednogłośnie były przegłosowane. Gratuluję. 8-11. Szanowni państwo, przejdźmy do kolejnego tematu porządku obrad, mianowicie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Sokółskiego. Proszę panie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zanim przejdziemy do omawiania tego punktu, tym punktem również zajmowały się komisje, ale też moi pracownicy, to postaram się bardzo elegancko odpowiedzieć panu radnemu Cydzikowi na to ostatnie zdanie z ostatniej uchwały. Przypominam, że jest to obowiązek ustawowy, panie radny. Ja tylko przedkładam, a to jest państwa decyzja. Proszę pokrótce o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowna rado, zebrani. W dniu 21 października Zarząd Województwa Podlaskiego zwrócił się pismem do Rady w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Sokółskie. Na terenie gminy Sokółka posiadamy dwa obszary chronione. Jest to Park Krajobrazowy Puszczyk Myszyński oraz Wzgórza Sokółskie. Artykuł 23 ustawy o ochronie przyrody nakłada obowiązek uzgodnienia projektów uchwał dla gmin miejscowo właściwych i w tym akurat względzie, ponieważ Wzgórza Sokółskie w większej części należą do naszej gminy, ta uchwała została nam przesłana. Czym ona się różni od poprzedniej uchwały? Otóż zmienił się obszar chronionego krajobrazu, został zmniejszony wskutek wyłączenia na wniosek firmy Adampol obszaru z terenów obrębu Walenkowo oraz zostały zmienione granice parku, to znaczy z uwagi na konieczność szczegółowego określenia zostały te granice przesunięte na granice geodezyjnych działek i po zliczeniu całego obszaru wzgórz chronionych okazało się, że obszar chronionego krajobrazu zmniejszył się o dokładnie o 130,88 hektarów. Jeżeli chodzi o gminę Sokółka. Wcześniej na terenie gminy Sokółka było 4666 hektarów. Wskutek dokładniejszego wyliczenia oraz przesunięcia granic na parku krajobrazowego na granice geodezyjne działek
wyszło, że jest na obszarze gminy Sokółka 4535,12 hektara. Ponieważ Rada ma obowiązek w ciągu miesiąca przedstawić swoje stanowisko, uzgodnić bądź nie uzgodnić obszar chronionego krajobrazu, zostało to Państwu może w takim tempie przedstawione. Jeszcze powiem może tak, że Rada Gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowej gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości, jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić. Co to znaczy? To znaczy, że gdybyśmy mieli w studium jakiegoś rodzaju inwestycje, przewidziane inwestycje, czy to tereny inwestycyjne, na które byśmy coś chcieli zrealizować, a zakazy, które wprowadza ta uchwała, w znacznym stopniu by to ograniczyły, wtedy to jest taki przypadek, że Rada mogłaby odmówić, ponieważ na terenie gminy Sokółka nie ma wyznaczonych takich terenów. Obszar chronionego krajobrazu to są przeważnie grunty rolne, leśne, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy sportu, rekreacji, strefa rozwoju turystyki oraz budownictwa letniskowego. Tutaj te zakazy w żaden sposób nie ograniczają kierunków rozwojowych naszej gminy. Jeszcze może wspomnę, że w odniesieniu do obszaru chronionego krajobrazu zmianie uległa powierzchnia na przebieg granicy w związku z ekspertyzą przyrodniczą świadczącą o bezpowrotnej utracie walorów krajobrazowych i wyłączono z obszaru teren w obrębie geodezyjnym Palankowo. Na wniosek firmy Adampol to zostało wyłączone 72,53 hektara. Z tego 26 hektarów należy do firmy Adampo, około 26. Pozostałe grunty to są grunty osób prywatnych i grunty terenów kolejowych. I jeżeli Państwo mieliby jeszcze jakieś pytania, to proszę pytać. Dobrze, dziękujemy. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Infrastruktury. Proszę Przewodniczącą o wyrażenie opinii. Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się również Komisja Rolnictwa. Proszę Przewodniczącego o wyrażenie opinii. Opinia Komisji Rolnictwa również jest pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę Radny Sawicki. Ja mam tylko jedno pytanie, Panie Przewodniczący, czy można do Pani Uli. Proszę mi tylko tak na krótko powiedzieć. Rozumiem, że firma Adampo, bo tutaj chodzi o to włączenie 72 hektarów tego terenu ochronionego. Rozumiem, że to jest związane również z inwestycją, która ta firma chce u nas jakby zrobić. Bo z tego co pamiętam, w poprzedniej kadencji firma Adampo przyjeżdżała tutaj na nas, podesłała plany, że na 30 hektarach chce zrobić plac składowy i tak zwany przeładunku kontenerów. Ja rozumiem, że to jest jakby kolejny krok w stosunku do tego, co firma Adampo chce wykonać, jak również, nie wiem, proszę mnie wytłumaczyć, czy to nie koliduje, Pani Burmistrz, ewentualnie z planem jakby rozwoju naszego miasta i spółki pod względem gospodarczym. To już odpowiadam, tak, to jest ta sama firma, która chciała zrobić u nas port przeładunkowy i niestety nie było to takiej możliwości w poprzedniej kadencji. Więc przeniosła tą całą swoją firmę do Małaszewicz i tam duży powstał port przyładunkowy, z czego jak rozmawiałam z, nie pamiętam czy to jest wójt czy burmistrz Małaszewicz, wójt, to bardzo się cieszył, bo to jest główny jego dochód na różnego rodzaju inwestycje, jeżeli chodzi o podatki. Jak również o jakieś tam jeszcze wsparcie różnych inwestycji na terenie gminy Małaszewicze. Taki port przeładunkowy również firma Adampo planuje u nas tutaj zbudować i to jest związane również z przyciągnięciem kilku innych firm. Teraz trwają negocjacje między właśnie firmą Adampo a tamtymi firmami.
jak również z tak zwanym szerokim torem, no i ogólnie z rozwojem naszej gminy, więc to są miejsca pracy i to nie są miejsca pracy nawet w dziesiątkach czy w setkach. No tak, takie mam przynajmniej informacje. Proszę radny Pałusek. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja w nawiązaniu do podwiedzi Pana Sawickiego, bo pamiętam ten czas, kiedy ta firma próbowała tutaj u nas zainstalować się w Kuncinie. A więc jak dobrze pamiętam, nazwisko Waldemar Bogusz, koordynator tego projektu, przedstawiał sprawę następująco, tak króciutko, historycznie. 250 dni pracy, spory wpływ do budżetu, okno na zachód z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, różnorodność torów, wąski, szeroki, a więc tiry na wagony, kontenery też, no i jakby tyle na ten temat. To było bodajże w lipcu 2012 roku, potem bardzo się tym interesowałem, ale sprawa utknęła w zwykłych procedurach i jakoś trudno było wyjść z tego wszystkiego. No tutaj też kilka razy pisałem interpelacje, pytałem i tak dalej i na zakończenie, żeby nie przedłużać, no to do Was mówię przede wszystkim, bo nie są powiązane za innych. Chcę bardzo podziękować dla Pani Burmistrza, szczególnie Pana Burmistrza Stefanowicza za konsekwencje w działaniu, bo chodziłem, dopytywałem się i cały czas oni pilnowali tych spraw w Urzędzie Marszałkowskim, że po prostu dojdzie, mam nadzieję, do tej inwestycji portu terminalu przeładunkowego, drogowo-kolejowego, firmy Danfolk S.A. z siedzibą za ściankach koło Białegostoku. Dziękuję. Zresztą na zakończenie, to nie do przecenienia, tyle miejsc pracy, ja też zawsze powiedziałem, że to jest sprawa ważna społecznie. To 250 miejsc pracy, ten Pan tak tylko przedstawił, były projekty realizacyjne tej inwestycji. Dziękuję. Proszę Radny Sawicki. Jeszcze tylko dodam, przepraszam, odnośnie ekspertyzy, bo nic byśmy ani sejmik, ani my jako burmistrzowie, ani Państwo jako radni nie moglibyśmy tutaj teraz debatować nad tym, gdyby nie było ekspertyzy środowiskowej. Bo ta ekspertyza była przeprowadzana przez autorytety, przez osoby, profesorów, którzy są z Politechniki Białostockiej i którzy również opiniują w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, więc to nie była ekspertyza tygodniowa, tylko kilkumiesięczna i poglądowa. I na tej podstawie sejmik województwa i zarząd podjął właśnie propozycję tych uchwał. Proszę Radny Sawicki. Ja mam taką prośbę, Pani Przewodniczący, i do Pani Burmistrz, bo wielu radnych, jak myślę, nie widziało tych planów, albo może nie widziały zakresu tej inwestycji. Ja oczywiście miałbym taką prośbę do Pani Burmistrz, żeby zaprosić firmę DAPO. Dobrze. Żeby przedstawiła po prostu te swoje właśnie założenia, bo myślę, że to jest bardzo ważne dla nas. Jak również ewentualnie, no ja takie zadam pytanie dla tej firmy, jak ona będzie. Czy się nic nie zmieniło w stosunkach prawnych i własnościowych tej firmy? Oczywiście, bo przedtem, co pamiętam, to część udziałów mieli również korporacje rosyjskie. Natomiast no, chciałbym zapytać właśnie o to. Oczywiście, że tak, jeżeli Państwo pozwolą, Pan Przewodniczący, to na najbliższej sesji grudniowej i prosiłabym o ujęcie tego na początku. Jeżeli oczywiście będą mogli przyjechać, jak nie, to zrobimy odrębne spotkanie. Proszę Radny Cycik. Proszę Państwa, to w ogóle śmiechu warte. Najpierw zagłosujemy, a potem tą firmę zaproszymy i radni dopiero wtedy będą mieli prawo zadać pytanie i się dowiedzieć, jaka będzie sytuacja. To kabaret, ale w tej Radzie to właśnie to uchodzi. Będzie uchodziło, myślę, jeszcze kilka lat. Natomiast mam pytanie do Pani Burmistrz. Czy została zrobiona analiza skutków przejazdu głównymi ulicami naszego miasta samochodów tirów? Na ile się orientuje, przybędzie dziennie minimum 1000 tirów. Taką mam dyskusję, proszę Państwa, ale proszę nie to, proszę Państwa, hasło tory, a tak jak Pani Burmistrz zauważyła, ta firma już rozmawia z kilkoma firmami. Byłem w takim gronie, gdzie była dyskusja na ten temat, że mieszkańcy Sokółki nie zdają sobie sprawy, śmieją się z nas. Bo to oczywiście, to my tu uchwalamy, a dla nich to jest biznes. Śmieją się z tego, że mieszkańcy w ogóle nie orientują się, co nastąpi w momencie,
ile tirów będzie jechało w tym kierunku do Krucina. Ale proszę Państwa, najważniejsza jest sprawa co innego. To, co ja tu mówię Państwu, jest to dzięki Sopuka TV notowane. I to jest dobre, bo tu kto co jak głosuje, to przecież będziemy wiedzieli za 2, 3, 5 lat i wracamy do tematu i zobaczymy, proszę Państwa, kto miał rację. Tak samo jak było ileś lat, jak to Pan Burmistrz powiedział, przewidziałem bardzo dokładnie sytuację Karcz. I dzisiaj pismo, które stosowałem w trakcie zarządzania tej spółki, skierowałem sprawę do prokuratury, wszystko dokładnie opisałem, a Pan Burmistrz mnie pyta, a skąd o tym wszystkim wiedziałeś? Pan starosta ostatnio mnie też zapytał, skąd Ty tak dokładnie o tym wszystko wiedziałeś? Dzisiaj, proszę Państwa, proszę zauważyć, głosujemy, oczywiście, że zagłosuje Rada, osobiście będę głosował przeciw, zagłosuje Rada, a będziemy zadawać pytania, kiedy po uchwaleniu uchwały firma przyjedzie i będzie nam palcem pokazywać, ile zatrudni 500, ja bym powiedział na ich miejscu, jest szansa zatrudnić milion ludzi, milion powiedziałbym. Wiecie Państwo, to mnie nic nie kosztuje. Analizę, proszę zauważyć, na komisji była analiza skutków przez tą firmę i co nam pani urzędnik, pani Ula powiedziała, nie, radni, nie macie prawa dostać tej analizy, nie macie prawa wiedzieć, co tam pisze, nie, tak pani Ula powiedziała, miała zrobioną tą analizę, ale nam, radnym, przy podejmowaniu tej decyzji nie pokazano dokumentów, bo to nie jest nasz dokument i my nie mamy prawa. Dlatego będę głosował, choćby nawet z tego pułapu będę głosował przeciw, ze względu tego, że nie mam dostępu do informacji, do dokumentów te, które urząd ma. Dobrze, dziękuję. Ja tylko powiem odnośnie tej analizy. Państwo radni, panie radny, ta analiza była zlecona przez firmę Adampol i to jest umowa między Politechniką, nie wiem, między czy tymi profesorami, a tą firmą i my tej analizy nie możemy udostępnić. Ja po prostu jestem zdziwiona, bo ta analiza poszła do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski bada, bo on jest władny w tym zakresie. Więc jest coś takiego jak tryb informacji publicznej. Mogą się Państwo zwrócić o udostępnienie do Urzędu Marszałkowskiego albo, nie wiem, do firmy. Dobrze, proszę Radna o wyjście. Proszę Państwa, mamy oto tu siedzącego pana Cydzika, radnego. Nic dodać, nic ująć, chociaż może bym zapomniała. Nie muszę malować. Proszę do tematu. No właśnie, jesteśmy w temacie. I pan Cydzik jest przeciwko wszystkim i przeciwko wszystkiemu. Obwodnica nie. Nie mamy. Dzięki takim radnym jak pan Cydzik, nie mamy obwodnicy, mieć nie będziemy. Jeszcze Adampol wstrzymajmy i siedźmy tak jak na trzecim świecie, w jakiejś Afryce. Wstrzymujmy wszystkie firmy, wstrzymujmy wszystkie miejsca pracy. Niech pan Cydzik rządzi w Sokółce, tak? Panie Cydzik, pan zakładałeś rynek 15 lat temu. Ile pan dałeś z ryneczku? Pani radna Babelko, proszę odpowiedzieć. Jaki pan miał zysk 15 lat temu z ryneczku? Pani radna Babelko, codziennie miałem milion złotych zysku. No właśnie, 15, ale ja panu nie przerwałam, panie Cydzik. Pani radna Babelko, proszę. Pani radna Babelko, w końcu musi się oderwać, bo musimy, bo ja już naprawdę, panie przewodniczący, nie wytrzymuję. 15 lat temu 25 tysięcy miał pan zysku miesięcznie. Pani radna Babelko, odbieram pani głos. Proszę. No właśnie, bo proszę radny Sawicki. Proszę radny Sawicki. Dziękuję pani przewodniczący. Trochę emocje biły górą, ale ja bym chciał przypomnieć jedną rzecz. Ja nie będę oceniał teraz nikogo tutaj, bo nie moją jest rolą ocenić, ale chciałem przypomnieć, że każdy mieszkaniec na każdym etapie
ma prawo przyjść na sesję Rady Miasta i usłyszeć, co się dzieje, ewentualnie jakie są plany robione na sesji Rady Miasta. Z tego co pamiętam, a dobrze pamiętam chyba, to pana Cydzika nie było w czasie sesji, gdy firma Adam przyjechała i pokazywała plany. I teraz jeżeli pan ktoś mi zarzuca, że rada, przypuśćmy, czy ludzie nie wiedzieli o tym, to przepraszam bardzo. To ja zwracam honor dla firmy Adampol, która naprawdę merytorycznie przygotowała się. I ja bym prosił jeszcze pana radnego Cydzika w stosunku do tego, żeby pan sprawił tą ustawą, jak wtedy na firmę Adampol. Niech pan się przekona, czy pan radny Sawicki był za, czy to... Proszę pana, jest pan mieszkańcem Sukółki, więc pana dobra Sukółki i praca na rzecz Sukółki powinna być uwidoczniona, bo jeżeli pan był tyle radnym, ja mówię, nie chcę jakby oceniać nikogo z kultury w tym miejscu, ale jestem wracając do firmy Adampa. Jeżeli firma, jeszcze raz podkreślam, proszę pani burmistrz mi go wytłumaczyć, czy na własną, czy to ona zrobiła to ocenę oddziaływania środowiska zrobiła z potrzeby na wniosek marszałka, czy na swoją potrzebę uzyskania pozwolenia na realizację tej inwestycji? Na swoją potrzebę zrobiła, znaczy w sensie takim, że i tak ekspertyza, jeżeli występują do marszałka o zmniejszenie bądź zwiększenie danego obszaru, to i tak czy osoba, czy firma, bo to głównie firmy muszą przeprowadzić na swój koszt, tak, tą ocenę i przedstawić marszałkowi, a zawsze bierze się uniwersytet czy politechnikę w danej dziedzinie, w której dana firma występuje. Kto firma. No właśnie, no ja płacę, ja proszę. Panie Przewodniczący, proszę, to trochę robi się niesmaczne, bo tu zawsze podejrzewa pan radny Antoni Cydzik wszystkich, mnie też, wszystkich, o jakieś drugie dno. Też podejrzewam. Proszę o wyłączenie. Takie są procedury, po prostu takie są procedury. Każdy musi dostarczyć wszystkie dokumenty, dowody do organu, który wydaje decyzję. Proszę radny Antoni. Firmy Adampol, proszę Państwa, jest analiza środowiskowa, której nie widzieliśmy. Firma nabyła teren, ten, który chce wyłączyć z tej strefy obszaru chronionego, wiedząc, że to jest teren i obszar chroniony. Sytuacja się zmienia. Chwileczkę. Sytuacja. No właśnie, pani burmistrz, pani teraz pyta, urzędnika czy był chroniony, ona potwierdza, pani kręci go. Nie, to pani obszar... To meritum, proszę. Meritum. Firma, nabywając teren, wiedziała, że jest to obszar chroniony. Proszę Państwa, ja jako mieszkaniec powinien Państwa poinformować, że to są tereny tych słynnych jezior naszych. W Kuninie. Państwo, nie, chwileczkę. Mogą być jeziora, wyrobiska powierzchni, które cały jakby na chwilę obecną służą mieszkańcom do kąpania się. I firma Adampol dzięki tej uchwale, dzięki wyłączeniu tego, będzie miała prawo zasypać te jeziora i po prostu prowadzić działalność. Ale to, proszę Państwa, musi być poddane. Ja uważam, że ten teren moglibyśmy zgospodarować w ramach naprawdę rekreacji, turystyki, w ramach bezpiecznego. Panie radny Andrzej, to są tereny prywatne. Prywatne teren to nie jest. Tak, proszę Państwa, ale jest teren chroniony, więc oni na chwilę obecną nie mogą zasypać, a my jako gmina możemy odkupić za tą kwotę, jeżeli jest teren obszar chroniony, firma nie może prowadzić działalności, my możemy ten teren wyłączyć, odkupić i prowadzić tą działalność turystyczną, rekreacyjną. Po co mamy jeździć do Augustowa, do innych gmin, gdzie możemy tutaj przyjmować ludzi i rozwijać w tym temacie, w ramach turystyki i rekreacji. To jest moja sugestia. Państwo będziecie decydować. Dzisiaj będziecie głosować. Dobrze, dziękujemy. Proszę na panie przewodniczący. Ja tylko, jeżeli mogę, adwokatem. Panie radny, ja pamiętam Kuncin jeszcze za dzieciństwa. I ja tam praktycznie widziałam na moich oczach dwójka ludzi młodych się utopiła. Były podwójne dnia, codziennie, ale ja w tej chwili mówię bardzo przepraszam.
troszeczkę i proszę dać sobie na wstrzymanie, jak nie zrobimy jakąś herbatę. Drodzy Państwo, to jest niebezpieczne. Poza tym, tam ludzie samochody przyjeżdżają, myją. Oczywiście fajnie jest posiedzieć trochę nad wodą, bo to nie jest jezioro, to jest jakiś właśnie powyrobiskowy zalew, sztuczny, sztucznie nawodniony. Sztucznie, no, naprawdę ci też z tego wchodzą. Nie sztucznie. Ale panie radny, troszeczkę kultury. Pani chce zlikwidować. Proszę o spokój, panie radny. Dziękuję bardzo. Ale pani burmistrz nie śmiduje. Zabierajcie głosu, jak nie podnieśliście rąk. Taka jest zasada. Bardzo dziękuję. Do przedszkola. Natomiast ja od razu mówię, Państwo tu wspominają o zakupie tego terenu, o wykupie. Ale ja przecież nikogo nie zmuszę, jak ktoś nie będzie chciał sprzedać. Proszę Rada mnie nie siedzieć. Ja pytanie do Pani Żuli, co prawda, bo ono było tutaj, jak tutaj mówi kolega, czyli wytłumaczone, ale ja chcę jeszcze raz jednoznacznie zapytać się, czy ta ekspertyza przyrodnicza, którą firma wykonała na zlecenie w własnym zakresie, jak to jest? Czy ona nie wymagała zaopiniowania przez kompetentne organy w zakresie objętym z urzędu? Czy w takich sytuacjach ona nie wymaga? Pani radna, ja przepraszam. Więc ja wytłumaczę, że w ustawie o ochronie przyrody jest zapis, iż zmiana granic obszaru chronionego bądź też wyznaczenie granic obszaru chronionego dokonuje sejmik województwa uchwałą. Przeprowadza on postępowanie. Jeżeli jest wyłączenie granic z granic obszaru chronionego jakiegoś terenu, musi być przeprowadzona ekspertyza ekologiczna, iż ten teren utracił dokładnie, może przeczytam, bezpowrotna być utrata walorów krajobrazowych tego terenu. Została przeprowadzona ta ekspertyza, to jest postępowanie sejmiku województwa. Oni, żeby wyłączyć, sejmik województwa, żeby wyłączyć, musi uzgodnić wyłączenie tego obszaru z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. To jest organ uzgadniający. My jesteśmy organem uzgadniającym nie wyłączenie, tylko projekt wyznaczenia. I teraz tak, jakby do nas ta ekspertyza nie przychodzi, bo to nie jest nasz dokument. Tutaj pani burmistrz odpowiedziała, myślę, radnym wcześniej, że to jest dokument marszałka, on jest został złożony do marszałka i w trybie informacji publicznej można prawdopodobnie zapoznać się z tym dokumentem. On jest elementem jakiejś tam procedury. My dostaliśmy ten dokument tylko z uwagi na to, iż jesteśmy właściwi miejscowo za tego terenu i posiadamy, ale nie możemy, to nie jest nasz dokument. Jeżeli jest dokument wytworzony przez organ, to my możemy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej ten dokument wydać. A tutaj no niestety to jest dokument marszałka, on nie został nam przekazany. Ja rozumiem Pani, że możemy zwrócić się jako gmina do RIOŚ o udostępnienie takiego dokumentu. Myślę, że tak. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani. Proszę radny Cedzik. Z tego wniosek, że możemy nie głosować, wystąpić do firmy o ten dokument. Komisje jeszcze raz przeanalizują. Jeżeli proszę zauważyć jedno, jeżeli dana firma nawet nie raczyła dzisiaj przyjść na ubrany sesji. Dlaczego? Chcecie Państwo powiedzieć? Bo wiadomo, ilu radnych będzie głosować za. Przecież wiadomo. I on takie ma nawet nie muszy palcem kiwnąć, bo już ma z góry wszystko załatwione. Tylko tyle, dziękuję. Proszę Radny Pałusewicz. No Szanowni Państwo, wiecie co, ja naprawdę już brakuję słów, bo ktoś jak słucha z zewnątrz tych naszych debat, to po prostu swoim uszom nie wierzy. No to wszystko stawiamy na głowie. Jeżeli firma przedstawiła swoje zamiary, swoje strategie rozwoju, było to 3,5 roku temu, nic się nie zmieniło. Proszę nie przeszkadzać. Nic się nie zmieniło.
i chodzi nam o miejsca pracy. Jakie my tworzymy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości? No mamy pełne usta frazesów, a tutaj co się dzieje? No nie, to wyszło z Urzędu Marszałkowskiego, to wyszło z Pani Burmistrza, to nie, no to nie, i tyle. No mieszkańcy to ocenią. Tu jest dla nich dobre miejsce do tego, co tu zainwestować, żeby jest furtka na Europę Wschodnią i razem. Jeszcze raz mówię. Zainwestowali w Terespolu, w Badażnika Terespola w 2007 roku 28 milionów, bo tam była furtka na Rosję z Unii Europejskiej. Tam pracuje prawie 500 osób. I taką firmę, to jeżeli oni tego słuchają, to rzeczywiście my możemy ich wystraszyć. To sobie panowie radni wyprawiacie. Dziękuję. W 2012 roku to przychodzili i pytali jak do tego dnia, gdzie ta siedziba firmy, jeździli do ściany, żeby się zapisać na miejsce do pracy. No a my blokujemy te podatki, urządzimy takie panie konsultacje. Pani woli tylko uzupełnienia dla dwóch panów radnych. Podejrzewanie, bo w tym momencie to tak z tego toku rozmowania, które Państwo przedstawiliście, szczególnie pan radny Antoni Cycik, to wynika, że nie można wierzyć sejmikowi województwa, wszystkim radnym województwa i urzędowi marszałkowskiemu. To jest też organ, to jest urząd. I on sprawdza i on nam przekazuje, więc trochę nie rozumiem postępowania, ale to Państwo jesteście radni. Ja rozumiem. Proszę radny Państwa. No wyszło. Szanowni Państwo, drodzy radni, ja chyba tutaj reprezentuję najmłodsze pokolenie. Nie widzę nikogo młodszego, ja. że pani tam siedząca za słupem. Ja że nie widzę. Wtedy. Moim przekonaniu, nieważne jest dla młodzieży, dla mojego pokolenia, to ile samochodów przejedzie. Przejedzie 10, 100 więcej, to dla nas nie jest ważne. Większość moich znajomych nie ma pracy. I to jest najważniejszy problem moim zdaniem. Nie ma jak tutaj iść do pracy, powiedzmy, musi wyjeżdżać za granicę, musi powiedzmy, szukać pracy w większych miastach, a my im blokujemy, powiedzmy, inwestycje na naszym terenie. To nie jest inwestycja tylko Adamolu, to jest firmy budowlane, które będą budować te, powiedzmy, przedsiębiorstwo. To też infrastruktura przy przedsiębiorstwie. Knajpy, nie knajpy, żywność dla tych ludzi, przewozy, które będą, firmy przewozowe, które są u nas zarejestrowane, będą miały gdzie powiedzmy świadczyć swoje usługi. Infrastruktura drogowa też pewnie powstanie do tych miejsc. Także apeluję do Was, abyście wsparli ten projekt. Ja tego sobą za. Dziękuję. Proszę radny Adam. Państwa, jest demokracja. Więc powiem Państwu jedną rzecz. Można partycypować w dziedzinach i turystyki i działalności firmy. Teren, który jest tutaj, jeden z radnych akurat miał inicjatywę sprzątania terenu wokół jeziora, jezior w Kundzinie. Była inicjatywa, tu mieszkańcy, niektórzy niezamożni, jezioł, bo jest blisko, korzystają z tego. Odnośnie bezpieczeństwa, nad każdą wodą zdarzały się wypadki, proszę Państwa. W ramach bezpiecznego, teraz jest niebezpiecznie, jeżeli byśmy doprowadzili tutaj, gdzie byłby ratownik, byłby bezpiecznie, doprowadzilibyśmy do takich warunków, gdzie można było i skorzystać, mogłaby firma również jakiś inny teren, delikatnie, ten teren byśmy nie wyłączyć, tak powinno wyglądać. Ale Państwo staniecie później przed ludźmi, powiecie, jezioro zostało zespane, ponieważ tak Pani Burmistrz chciała. Pani tak chciała, bo firmy tak chciały. Ja nie blokuję działalności firmy, tylko możemy wyłączyć inny teren, podać analizie, pojechać, zobaczyć jak to wygląda i możemy inne tereny znaczyć pod działalność tej firmy. Niech firmy się rozwijają, oczywiście miejsca pracy są najważniejsze. Dobrze, dziękujemy Panie Radny Andrzej. Myślę, że dyskusja nic nowego nie wniesie. Bo mogą mieszkańcy nie wiedzieć. To jest teren, jeszcze raz przypominam, prywatny i ratownika możemy tutaj nad zalewem naszym Sokulskim postawić. To jest nasz teren gminy, to jest nasz zalew specjalnie usypany, wiemy jakie jest podłoże, dno. A to jest teren prywatny, tam również to można zrobić. Dziękuję Państwa. W takim razie zamykam dyskusję. Ale chcę powiedzieć, chciałbym się ustykować. Jeżeli teren, który firma kupiła, był w obszarze chronionym,
była inna kwota. Inna kwota. Firma wiedziała, co kupuje. Państwa, my możemy za tą samą kwotę symboliczną odkupić ten teren jako gmina i wprowadzić działalność turystyczną. Tak. Dobrze, dziękujemy za informację. Zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały. Pani Radna Łapenko, proszę o głosowanie. A co, nie zagłosowała? Proszę się obudzić. Już się obudziłam, Pani Radna Cyzik. Kto się do głosowania? Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Sokólskie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, z czego 15 było za, 2 osoby przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczący wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Sokólskie został powzięty. Przejdźmy do kolejnego tematu porządku obrad, mianowicie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczące wyznaczenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej imieniem profesora Witolda Sławińskiego. Proszę Pani Urszulo o przedstawienie tematu. Tym samym pismem, o którym już wspomniałam, z 21 października Zarząd Województwa zwrócił się do nas o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Na naszym terenie, po zachodniej stronie gminy Sokółka, po zachodnio-południowej stronie gminy Sokółka mamy Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i Radnego Otulinu. Tak samo jak tamta uchwała w sprawie Wzgórz Sokółskich, tak i ta uchwała wskutek szczegółowego określenia granic poprzez nadanie poszczególnym granicom współrzędnych geograficznych zmienił się obszar chronionego krajobrazu na terenie niechronionego krajobrazu, tylko Puszczy Knyszyńskiej. Na terenie gminy Sokółka do tej pory było 3070 hektarów. Zmniejszył wskutek określenia szczegółowego, zmniejszył się park krajobrazowy do powierzchni 3037,5 hektara, czyli o 32,6 hektara. Jeżeli chodzi o zapisy, też one nie ograniczają w naszym przekonaniu tutaj możliwości rozwojowe gminy Sokółka. Też w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania są to tereny rolne, tereny predysponowane do uprawiania turystyki i nie ma tam żadnych inwestycji, czy nie są wyznaczone żadne tereny, które w jakiś sposób by ta uchwała mogłaby ograniczać rozwój dla gminy Sokółka. Taki sam tryb, artykuł 106 KPA, właściwa miejscowa rada gminy uzgadnia projekt uchwały przedstawiony przez Sejmik województwa w zakresie właśnie miejscowym. I to tylko tyle. Dziękuję bardzo. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Infrastruktury. Proszę Przewodniczącą o wyrażenie opinii. Komisja Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały. Wniosków nie podjęła. Dziękuję. Również Komisja Rolnictwa zajmowała się tym tematem. Proszę o wyrażenie opinii. Komisja Rolnictwa nie wyraziła opinii w tej sprawie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym temacie. Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania.
Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczący wyznaczenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej imienia profesora Witolda Sławińskiego, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brał udział 20 radnych, z czego 13 było za, 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczące wyznaczenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej imieniem profesora Witolda Sławińskiego został powzięty. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem tematu porządku obrad 19 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Sokółce uważam za zamknięte. A ja dziękuję Państwu.